Witam wszystkich miłośników kaktusów. Na początek chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Po pierwsze, dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. Oby ten rok był dla Was lepszy od poprzedniego. I oczywiście, byście się doczekali jak najwięcej kwitnących kaktusów. W tle widzicie moje kaktusy. Przepraszam za jakość nagrania, ale na moim zimowisku nie ma zbyt dobrego oświetlenia. A dzisiejszy odcinek jest moim kaktusowym podsumowaniem roku 2021. Roku, który zaczął się dla mnie niezbyt dobrze, bo na wiosnę straciłem aż 4 kaktusy. 3 zostały zainfekowane grzybami, a jeden z powodu choroby bakteryjnej. Niestety wśród tych 3 roślin była naprawdę ładna hybryda, a mianowicie Trichocereus sphinx. A rośliną, którą straciłem przez chorobę bakteryjną, był Echinopsis subdenudata. W lutym pojawiły się na nim takie oto plamy. Na początku myślałem, że to jakiś grzyb i stosowałem środki przeciwgrzybowe, które niestety nic nie pomagały i jego stan stale się pogarszał. Dopiero potem się dowiedziałem, że to bakterie i że nic z tym zrobić nie można. A szkoda, bo ten kaktus potrafił kwitnąć w ten sposób. Piękny widok, prawda? A była to niewielkich rozmiarów roślina. Wolę nie myśleć, iloma kwiatami by zakwitła, gdyby urosła. Na szczęście pozostała część roku była dla mojej kolekcji zdecydowanie lepsza. A nawet pokuszę się o stwierdzenie, że był to bardzo dobry rok dla moich kaktusów. Wydaje mi się, że nigdy nie miałem aż tak dużo kwiatów jak w tym roku. W tym naprawdę spora grupa roślin zakwitła pierwszy raz. Co mnie szczególnie raduje. Najpiękniejsze kwiaty staram się Wam na bieżąco pokazywać. W tym miejscu chciałbym wyróżnić 2 kwitnienia. Hamacereusa unicum, za to, że po raz pierwszy zakwitł mi żółto-czerwonym kwiatem. Oraz 2 hybrydy Trichocereus, za to, że po raz pierwszy mogłem podziwiać kwiat Trichocereusa. A jest to widok niesamowity. Zobaczcie zresztą sami. Dla osób oglądających mój kanał od niedawna, przypominam, że na kanale są już filmy o unicum, a także o tych 2 hybrydach Trichocereus. Tych kwitnień, które mógłbym wyróżnić, było jeszcze kilka, ale nie mogę teraz o nich mówić, ponieważ nie chcę zdradzać, co jeszcze będę pokazywać na moim kanale przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Wracając do podsumowania, to był rekordowy dla mnie rok, jeśli chodzi o zakupy nowych roślin. Nigdy do tej pory w roku nie kupiłem tak dużej ilości roślin. Wolę nie liczyć, ile na nie wydałem. Ale za to moja kolekcja wzbogaciła się o najpiękniejsze hybrydy na świecie, z Echinopsis sany na czele. Wszystkie zakupione rośliny możecie zobaczyć na moim kanale. W tej chwili na górze powinna Wam się pojawić zakładka do playlisty z wszystkimi unboxingami. W tym roku po raz pierwszy zapylałem moje kaktusy. I jak widzieliście na wcześniejszych filmach, udało mi się zebrać całkiem sporą ilość nasion. Na wiosnę postaram się je wysiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ostatnim elementem tego podsumowania będzie rozwój mojego kanału na YouTube. W tej chwili na ekranie widzicie roczne statystyki mojego kanału. Ten wykres tutaj pokazuje liczbę wyświetleń. I od momentu, kiedy regularnie zacząłem wstawiać filmy, to jest od 7 kwietnia, ta liczba właściwie przez cały czas rośnie. I łącznie w ciągu roku moje filmy były wyświetlane prawie 9000 razy. W tym roku także znacznie zwiększyła się liczba osób subskrybujących mój kanał, ponieważ zwiększyła się ona aż o 78 osób. I na dzień, w którym nagrywam ten film, to jest 30 grudnia, liczba osób subskrybujących mój kanał wynosi 90 osób.
Właściwie nigdy się nie spodziewałem, że tak duża liczba osób będzie chciała oglądać moje filmy. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim oglądającym, a szczególnie subskrybentom. Mam nadzieję, że ta liczba niedługo przekroczy 100 osób. A jeśli chodzi o osoby, które zrezygnowały z subskrypcji, mam nadzieję, że jeszcze na kanał wrócą. Albo przynajmniej mi napiszą, dlaczego zrezygnowały. Jeśli chodzi o najpopularniejsze filmy, to numer pierwszy to spacer przez moją kolekcję kaktusów. Natomiast tuż za nim znalazły się 3 filmy z mojego poradnika kaktusowego. I kolejne odcinki tego poradnika na pewno będą się niedługo na kanale pojawiać. Już pod koniec stycznia na kanale powinien pojawić się kolejny odcinek poradnika, który w sam raz nie będzie dotyczył bezpośrednio sposobów hodowli kaktusów. Ale na wiosnę powinien pojawić się bardziej szczegółowy poradnik, stricte skupiający się na różnych aspektach hodowli kaktusów. Myślę, że umieszczę go na kanale gdzieś mniej więcej w kwietniu, może na początku maja. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dosyć popularny jest także film Top 10 kwiatów kaktusów i myślę, że takie filmy z serii Top 10 także będą się od czasu do czasu na kanale pojawiać. Co do częstości wstawiania filmów na kanał, to myślę, że w tej kwestii nic się nie zmieni i filmy będą się pojawiać co 2 tygodnie. Niestety inne moje obowiązki uniemożliwiają mi częstsze wstawianie filmów. I taki to był dla mnie kaktusowy rok. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia za 2 tygodnie.